Rozdział 7. Reaktor biologiczny. Pamiętacie, co wydarzyło się w 6. rozdziale? Podróżując po oczyszczalni ścieków, nasi bohaterowie poznali kolejne urządzenia oraz chemiczne zaklęcia, które pozwoliły im na swobodne opadania i wznoszenie się. Tutaj kończy się jeden etap oczyszczania. Nie wiem, czy w następnym uda nam się cokolwiek zobaczyć. To gdzie teraz? Musimy wpłynąć do reaktora biologicznego. Tam mieszkają różne żyjątka, których wy, ludzie, nie możecie zobaczyć gołym okiem, bo są bardzo malutkie. Zjadają zanieczyszczenia i dzięki temu ścieki stają się czyste. O, słyszałem o nich. Występują też w przyrodzie. Oczyszczają wodę w jeziorach i rzekach. Blusiu, Blusiu, przecież tutaj jest jak w parku wodnym. Brawo, Zosiu. Tak właśnie w Rurogrodzie nazywamy reaktor biologiczny. Ale nie zapominajmy, że szukamy tuby. Rozglądajcie się uważnie na wszystkie strony. O, nasz batyskaf nabiera prędkości. Zaraz się rozbijemy o te betonowe ściany. Zosiu, spokojnie. Zakręcamy. Nic nam nie grozi. O, no, nie spodziewałem się takich wrażeń. Halo, halo, tu dziadek Tadeusz. Jak idzie misja? Dobrze, dziadku, tylko nadal nie znaleźliśmy tuby. Obserwujmy uważnie. Dziadku, żałuj, że cię tu nie ma. Koło naszego batyskafu przepływają zadziwiające stworzenia. Wyglądają jak wijące się węże albo grube stonogi. To niesłychane, Olku! No, dziadku, albo jak potwory z komiksów. Blusia mówiła nam, jak się nazywają, ale jest ich tyle, że nie sposób tego zapamiętać. O, poza jednym. Niesporczak. Co ty opowiadasz? Jaki niesporczak? Niesporczak? A przecież... Znałem jednego niesporczaka, Janek Niesporczak, ale dawnośmy się nie widzieli. No, dziadku, ten niesporczak to podobno jako jedyne stworzenie mógłby przeżyć w kosmosie. Niesłychana historia. Trochę męczące to podróżowanie przez ten reaktor. Reaktor biologiczny, Zosiu. On ma wielkość boiska piłkarskiego, a to, wierzcie mi, bardzo dużo. No, ale ciekawe, gdzie ta tuba? Ten złodziej był bardzo sprytny. A może coś przeoczyliśmy? Raczej nie, Blusiu. Ja mam sokoli wzrok. Dykcyjne, pogotowie, wodociągowe, czyli wierszyki idealne na dziecięce języki. Gdy zabawę zaczynamy, radośnie buzie rozgrzewamy. Najpierw wolno powtarzamy, potem mocno przyspieszamy. A to po to, moi mili, byście wyraźnie mówili. Pan reaktor biologiczny bywa czasem chimeryczny. Więc turbina w dwa obroty wkręciła go do roboty. Pan reaktor biologiczny bywa czasem chimeryczny, więc turbina w dwa obroty wkręciła go do roboty.